część właśnie Opolan uważa się za Niemcą właśnie. I pracowałem 4 miesiące, to prawda, niedługo. W kopalni na dole, nie? 4 miesiące pracowałem i po prostu rzuciłem tą pracę, bo nie podobała mi się, to nie dla mnie praca. Ciężko raz, a drugi raz, że nie jestem stworzony do takiej pracy. Dwunastka, 40 sztuk. No i tak jest, jak tam jest zapisane oprócz 7. No i nic panie dopiera. Nie, no to co wczoraj zadzwoniłem. No. I tam będzie miał pan jeszcze te wszystkie twardzone u władka chyba będą. Jakie niteczki? Grubość 1,2, czarna, woskowana. 5 kuleczek. Ale jak to, że zapłacimy rynek, proszę pana, i jeszcze dajemy to się... Maszynka jest chujowa, bez nasadki, bo się kurwa wbija w głowę. Ale za to długo złota i to powiedzmy. Tak, ale to świadczy o tym, że to jest kurwa chujowa maszynka, bo maszynka kurwa nie powinna się wbijać w głowę. Jakie ma blizny, to się wywalnął w łeb, jak wstawał rano z łóżka. Tak, tak. Tu kamieniem dostał od kolegi, jak miał 3 lata. Kurwa, musisz mieć na uchu włosy. Bo czy ja tego chciałem? No nie wiem, może ty zamówiłeś. Może dostałeś kolejkę po włosy na uszach. I żeby mi na uszach rosły? Tak. Nieprawda. Ja wtedy stałem w kolejce po rozum. Thank you.
na następne sesje. Nie jesteśmy w stanie wcześniej tego zrobić, dlatego że wszyscy chcą buty. Wchodzimy. No właśnie. Także jeśli się decydujecie, no to wtedy będziemy coś mierzyć, dobierać albo. Co robimy? Odprzed kostkę 14, czyli trójki, szóstki, ósemki, dziesiątki, czternastki. Kolory, no to nie wiem, jakie chcecie. Jest. Oprócz tego jest tak, zielony tam jest, bordo, brąz, oranż, fiolet, z dodatków żółty. A można by przymierzyć, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda? Które masz? 40, 41 Te 40, które teraz mierzysz, to są w ogóle do sprzedania. Tak, no to są akurat na grubym spodzie, bo klasyczny spód, który robimy, to jest tak. Tak, to jest klasyczny, który robimy, a to jest... One wyglądają, wiesz, śmiesznie. Bardzo śmiesznie. No, mają wypłynie, są w bok i musisz sobie zdawać tego sprawę. Zdaję sprawę, ale te są zupełnie inne, no przecież popatrzcie na tego. No nie, to jest klasyczny spód. No właśnie, ja mówię o klasycznym. To mi się klasycznie podoba, ale tylko mało mierzę, spokojnie. Nie, no, bardzo wygodne są, ja się w nich dobrze czuję. No tylko jeszcze, żebyś się widziała. Ty nic nie mów lepiej. Kobe ci kurwa widzi? Ale powiedziałeś jeszcze. No to co zdanie się zbędą na trzy. Powiem na talerz, jak ktoś chce. A nie, w ogóle się nie wywiązało. Nie, kolor się nie różni. Zróżnicowane są po prostu od wysokości. Czyli na przykład dziesiątki są 170, czternastki są 180, ósemki jest 160, szóstki 150 i 130 przed kostką. Ale to właśnie z kolorą. Dobrze, czyli co? Zostaje tak. 39. Tak. Wysokość? No właśnie. Wyższość jest 14. Tak? Tak. Dobra. Jeszcze wiesz co, imię mi tylko? Ela. To jest Kraków, nie? Tak. Dziękuję. Ja również i do zobaczenia. Jechałem tutaj na koncert. No i w pociągu spotkaliśmy tam jakichś bankowców, nie? Ale przebierali się. Myśmy przyszli do nich i zapytaliśmy się, czy składają się z nami na wódkę. Oni, no spoko, tego nie ma sprawy, nie? Złożymy się z wami. No to dobra, nie? To myśmy wyciągnęli swoje pieniądze, oni swoje i poszliśmy szukać, bo Rosjanie jechali, nie? Poszliśmy szukać spirytusu. I wyleciał jeden koleś z nich i mówi, że dobra, my się już nie składamy na tą wódkę, nie? I zabrał mi te pieniądze. I mnie to wtedy tak wkurwiło, że nie wytrzymałem i mu dojebałem. I zabraliśmy im te pieniądze i oni poszli na policję. Przebudziłem się z takim kacem i w kryminale. Przez półtorej miesiąca siedzenia w kryminale miałem dość życia, chciałem się wieszać. O 6 rano pobudka, musiałeś wstać i to w ubraniu. Jak wstałeś bez ubrania, no to od razu dostawałeś kwit. Nazbierałeś trochę tych kwitów, to wylądowałeś na izolatkach. Izolatki wyglądały tak, że siedziałeś sam przez 2 tygodnie, wszystko poprzykręcane. Ciężko tam było w ogóle się utrzymać, bo musisz na wszystko uważać. Wychodzisz z kibla, musisz umyć ręce, bo idziesz do wora. To znaczy, że przestajesz grypsować, jesteś frajerem. Rozpierdoliłeś się. Piszesz gryps. Ma 3 oddziały, były 4 oddziały w górę, czyli razem 5 pięter. Piszesz wszędzie, że siedzi tutaj konfident. Nie? Umawiasz się na godzinę i po zgaszeniu świateł wszyscy wychodzą do okien i krzyczą jebać tą kurwę.
Dzwonią ludzie z całego miasta, żeby uciszyć kryminał. Normalnie ten kryminał aż skacze. Był taki koleś, który ze mną siedział i jego do sprawy sprzedał mnie. Taki koleś, który później notabene powalił się też do kryminału. I spotkali się. I on zrobił jadę i spotkali się na spacerniku. Oni tylko zdążyli przejść 5 metrów, ten koleś już leżał w kałuży krwi, skopany. Wróciłem do domu. Do matki. W ogóle nie miałem przez pewien czas pomocy od niej w ogóle żadnej. Mnie w rodzinie tylko czekał ojciec. Ojciec mi umarł. Straciłem oparcie w ogóle we wszystkim. Byłem najgorszy zawsze czarnowca w rodzinie. No i wtedy pierwszy raz wziąłem w żyłę. Gdzie masz tu? Super jest. Dobra. I tysiąc przydało się jeszcze $6. No i no. Kurwa, robi to właśnie, przyczyna się robi. Przecież popracować do nas. Kurwa, no wybaczamy. Wojtuś, zaświeć to światło! Czego? Podziew, dziękuję? Nie? To ja wiem. A co to jest? Takie mleczko. A mleko co to jest? Wojtek tobie przyniósł. On zawsze tobie przynosi coś. Basia! No! Kasia, bo mi się nie chce zaskać. Dobra! Dobra. Z Łukasza znam nas 12 lat. 12 lat. No, żeśmy zaczynali pankować razem w sumie. Ja się zmieniłem, no bo muszę rodzinę utrzymać, dzieci. Muszę jakoś zarabiać pieniądze. Dlatego tak to wygląda, ale w duszy w sumie jestem. W sumie jestem taki sam, jaki byłem. Łukasz jest człowiekiem takim, który zaczął od zera. Jest mało z takich ludzi, którzy zaczęli od zera i coś osiągnęli. Bo najczęściej w Polsce jest teraz tak, że albo rodzice pomogą, tak jak mi na przykład, prawda? Czyli tam pomogą w kupieniu samochodu, czy tam tata ma firmę, wkręci syna, prawda? Czy tam córkę, no nie, są jakieś tam więzy rodzinne, na przykład tam mama pracuje w banku, no to wkręci córkę, która pracuje w banku i będzie pracować i ma jakąś posadę, tak? A tak od zera zacząć, czyli od nic, jak się nie ma nic i dojść do jakiegoś poziomu, to jest jednak ciężko w dzisiejszych czasach, bo jednak te pieniądze są potrzebne przynajmniej na uruchomienie tej firmy.
No, a że to mu się tak rozkręciło i do tego stopnia, co jest teraz, a może być jeszcze lepiej, to trzeba naprawdę, takich ludzi jest bardzo mało. No, przynajmniej w takich ciężkim kraju jak w Polsce jest ciężko tak zacząć, po prostu. No, że od niczego, że tak jak mówię, że oni tam, najlepszym przykładem też jest Wojtek, niektórzy z nimi zaczynał. No, nie mieli co jeść, no tam było ciężko, przyjeżdżali, kąpali się tutaj u mnie, nie? No bo nie mieli gdzie, tam wody nie było, prawda? No nic nie było, tam mieli jeden pokój, w którym szyli buty, spali, w sumie robili imieniny, robili urodziny, to był jeden pokój, w którym się wszystko znajdowało. Wcześniej chodziliśmy w takich butach rumuńskich. No, nazywał się Rumun. Wyłączyć, bo zanim znajdę. Nie, w piwnicy, kurde. Nie ma. Nie będzie. Gdzie on, kurczę, bo chciałem pokazać Rumuny. Rumuny! Dobry. Igły. Jakie? Takie zawsze chodzą, takie to się zawsze, wie pani. O, właśnie. No, tylko wszystkie zmiany są takie same, co tu było. 8, 10, 12. Tak, tylko nieraz tam, prawda, lepiej ostre są, nie? No, czyli my i tak tym pijmy, także to już teraz. Nie może nic. No jak się to się robi, to się dębi. Nie, no je trzeba po prostu spiłować, bo one przebijają nam skórę i w innych miejscach. I je spiłujemy trochę i już wszystko nie są dobre. Tutaj ten czubek, wie pani. Dobrze, to tu jest 15. Ja jeszcze pani niech przeliczy. Jak pan liczy, to co? No, to dobrze. Dwa razy bardziej śmierdzi niż tamten. A tam jak skleiłem 15 par w jeden dzień, to nadmuchany są mi się. Wiesz, wchodzę do kuchni, chciałem ci coś powiedzieć. I to ty się przestraszyłem. To samo jest tam Ukrainica. Słuchaj, co ty robisz dzisiaj wieczorem? Przyjechałbyś do pracowni? Z Agnieszką? Bo nie wiem, jakiś mały koncercik dzisiaj będzie. U nas, wiesz, chcemy trochę osób ściągnąć. Parę piw będzie. Pływamy.
Jeszcze nie była chyba taka stara. No cóż, ta stara taka bardzo... O jest, kurwa, ten. Iggy. Iggy jest stary, no tak. Iggy zawsze chyba był stary, kurwa. On był zawsze stary. Nie. No widziałeś jego zdjęcia? No. On był zawsze stary. My już tak nie urodzimy. To jest super. Ale raz, no tak. Zobacz, w jakich butach ten jest. O, to... Szczurak. No, on ale on wcale McLaren miksował walkę Straussa. A kosze reklamowali jeansy Lewisa. Wszystko, kurwa, wszyscy walili w chuj, a tylko Guns N' Roses pojechało, kurwa. Ten, kurwa, z kwartetami smyczkowymi, Costello, Ramonesi niezmordowani. Nie, to nie będzie grało. Dla mnie byłby wcale nie grać, kurwa. A kto? Guns N' Roses w ogóle, a, okay, nie? Tam teraz w nim alkoholizm. Znaczy nie, on był narkoman w sumie. On coś, on był alkoholikiem. No, alkoholikiem, a heroinę to ja ci powiem chyba, nie? A kto jest, kurwa, the best? Nie! Yes. Ula! A ty, Paweł, nie masz, nie? Przegrany się na górę, nie? O, nie masz, nie? Dobrze, nie? To, co mi się podobają, ci starsi bardzo... One please, one don't... O, No to dobra. Czeka, cofnij to. Podciąg sobie u ciebie. Dobra, to i tak już poleci. Nie, 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 nie
doleje. No i Łukasz, nie wiem, bo jest to tak samo było z wykładziną. Tak samo było z wykładziną. Stąd to czytaliśmy w piątek, byśmy ją deptali. To dzisiaj. Dzisiaj można było im jeszcze oderwać. Słyszysz, Łukasz? Dzisiaj można było im jeszcze oderwać, pociągnąć i on normalnie od razu odchodzi ma. Tylko że to musi być dociśnięte, no bo widzisz, co się dzieje. Wiesz, na czym się zastanawiam, czy tutaj by się zmieścił ten... Ten brodzik? Ale co, usunąć to? Nie, no to można dać tutaj umywalkę. Nie, no da, no właśnie, no bo tak to by... Się... Umywalkę dać po prostu w tu, piecyk dać tutaj, i to wszystko. No. Bo ten brodzik jest tak, tak. Dotąd zajmie tylko. To kiedy można dać odpowiedź? Nie to odpowiedź, bo ja jestem mały, to odpowiedź. No to dobrze, my się zastanowimy, to na wiarę dam odpowiedź. No dobrze, wiem, ja się tam nie spieszę za bardzo, nie? Mhm. Czym was nie interesuje? Cóż. Tylko macie to. No rozumiem. I to wszystko. Gwinie nam krowę. A czy mnie by było stać? No tam nic nie ma. Kurwa, proszę mi się zrobić, prawie nie mogę na razie mieć. Zabór butli z gazem. Coś to mnie chyba zrobił. Ja myślę, że jest dobrze. Pali się, kurwa, pali się. Bo już ciepło, czuję. Nie zostanę mi w ogóle chwili. No dobra. No ale co? Nagrzać! Trzeba ustawić jakiś, jakąś, kurde, ten. To teraz już tak jest w głowie, nie? No nie, no to tak. Nie chcę, nie chcę. Ale na szczęście jest ciepło. Nie, tak powiem. Ja daję, że budzę wychodzi. Nie, na początku tak śmierdzi, ta butla. Kurwa, przecież nie chuj. No to, a pamiętasz, jak zagrywała w Warszawie ta butla? Patrz, nagrzewa się, dobrze je. Właśnie.
Czemu za dużo? No bo w Polsce to dziury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziesięć. A próbowałeś słyszeć? Co? Próbowałeś słyszeć, nie? Co ci mam teraz? Jest, to nie, tego nie usuwałem, nie? Tylko lecę taką, wiesz. No i co? No nie wyjesz się zrobić, bo dziś za dużo jedną dziurę. Ale jak doszedziesz do tam? No ty to chcesz zrobić. To jest to dużo, że jak ja spróbuję jeszcze. Dobra, dużo. Ja wiem, że to da się na hamas przyjść. No to jest dobrze. Wiesz, jak mogłoby być? Nie. Ja to szyję, kurwa, to za dużo. No i taki, ale z tych to ten jasny, tylko ale on już jest taki prawie biały. To znaczy, wiesz co, jak chcecie czymś odmać tym, pomieszać to trochę z niebieskim i z czarnym. No, ale... Żeby ci pasowało do włosów i do ubrania. Paula, ty już w czasie malowania powinnaś już buty ubierać. Gdzie tego szampana dajesz? To się tam daje, tam, bo oni ci dadzą kieliszki. To i tak podchodzi. Chodzimy. No, jak coś, to my najważniejsze, a później resztę. Nie tu. Nie tu. Pan Piotr Kisowski i pani Małgorzata Świadczyk. Proszę państwa o powstanie, wszystkich państwa. Pan będzie pierwszy. Pokażę te doświadczenia, a później pan.
świadom praw i obowiązków. Świadom praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Małgorzatą Szklarczyk. Z Małgorzatą Szklarczyk. Przyrzekam. Przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Lecimy. Dziesiątkę, piątkę i Igu 4,5, 4. No, no nie mam na stąd. Jeżeli bym miał, bym to nie dał przecież. No ale żeby kiedyś mieć drobne, trzeba rozmienić te grube, prawda? Ja nie jestem wcale mądry, tylko... 7, proszę przestać mówić. Złoty, 16, 10. Kizowski, nie? Cały Piotrek. Cały Piotrek. Gosia, tak. Wiem, że w sobotę ja bym zostaje na noc, tak? Wyjeżdżasz. Ja? Tak. Dobrze. Gdzie jadę? Gosia, się urodziny. Niespodzianka. Ja tak nie mogę pić. No na razie urodziny są, no ale... Ja mam jadę z tego, wiesz? No jest w Myślenicach przecież. No. No na razie przygotowują rodziny, nie? Wszystko jest tam już załatwione. Halo!
Ja jej nie przekreśliłem, tylko... To co? Chwyciłeś się po to, żeś się kurwa zdał? Od ślubu chociażby. Wcześniej. Co kurwa? Chwyciłem. Nie ma? Chwyciłem się, bo to jest problem. Na razie może tak to wygląda, ale nie chcę być... Wszystko przekreślić. Nie, ja tego nie rozumiem. A poza tym temu człowiekowi już kurde w ogóle odbija od jakiegoś czasu. Już nie jest ten sam człowiek. Przypadek też jest Wojtek, nie chcę z nim zaczynał. A myślę, że wszystko będzie dobrze. Dałem radę, bo to nie jest duży ciąg jego i on może sobie sam z tym poradzić. Kurde, no pisz 6 dni, ja bym wytrzymał, to już będzie dobrze. Od jutra będę próbował. Nie wiem, jak sobie da radę, to jego. Jak nie da sobie rady, no to popłynie. Ty wszyscy w butach. A ja mylę. To ja czekam. Ja nie powinnam. Aha, to jest to, bo mają rozumę z pytaniem. Nie, przepraszam, to zrobić. No, to na stronie. Ale to ty tego zerwałem. Co? Tu taka, paszek muszę dać. Tylko taka, dotąd. Nie, tak jak się drzwi zamykają. Mateusz, to jest poparane 44, jest to? Nie wiem. 44. Co? Nie wiem. Ile czy jedziecie? Na długo jedziecie? Na godzinę. No to czekaj, to musi to zeszyć. No to wiem, no to ja zeszyję jednego buta i komuś tam nie wiem. Ale to nie lubię, to on kłamie. Zeszyję, to będzie.
Dlaczego nie wszedłeś na Majo? Jak normalnie? Ja byłem dalej. Byłem później trochę. No ale to byłem. Nie. Ile wyszło? Jedną stronę na to. To zaraz zszyję, wypalę papierosa, zszyję to. Znaczy, zaraz potem chcę mówić. Zszyję to zaraz. Szkoda mi Ciebie zostawić w tej samej. Teraz nagle Ci jest żal, a to co było pół roku temu? Pani ma coś, to pomijmy. Dalej nic, popis, da sobie daty. To na przykład, tak? To trzeba zarejestrować ZUS-ie. W gminie 7 dni od podpisania. Nie, że dzisiaj pani ma ich zarejestrować, bo na umowie to tydzień obowiązywania. Tydzień obowiązywania tej umowy może być od dnia dzisiejszego. Cześć Gośka. Co tam słychać? Tak, co? No. A nie wiesz dlaczego się, to co, stwierdził, że już mu jest niepotrzebny detoks, czy co? Bo mam ci powiedzieć, że gęba się wypisał z detoksu. Ty słyszałeś wiadomość? Jak to wybiorcz? No. Słyszałeś. Że z detoksu się wypisał? Tak, słyszałeś. Jak? Kupi. A o co słyszałeś? Co? O co słyszałeś? Od jego znajomych. Aha, bo byłeś. Od siwego. I wymówił ten, że wiesz, jako... Kostka to mu na niebie, bo mu spodnie jakieś dziurko skórzane. Tak to Łukasz mi śledzał. Elegancko cię tam. Ej, była taka sytuacja, że Wojtek zaczął grać, nie? Ja się go pytałam cały czas, co on na to... Wiesz, jak on na to patrzy, co myśli o tym i w ogóle, nie? No i on, wiesz, zaklinał się na Boga, że nigdy w życiu, że to, że tamto, wiesz, a brał wtedy, nie? Jeździł, załatwiał, sobie kombinował, w pracy, przyjeżdżał do pracy, porobił za 2 godziny, jechał na rynek i nie było go z 5 godzin, 6. No to wiesz, Łukasz się zaczął wkurzać, nie? Wiesz, pomóc mu można, ale jeżeli ktoś nie będzie chciał,
Ty, ja wiem, czy się opłaca, wiesz, marnować życie. Wiesz, tam moje jeszcze to jest spalniko, nie? Ale dziecko?